Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i to jest Bloodborne. A w poprzednim odcinku byliśmy o włos od zakończenia przygody. Bo tam by czekała nas walka z gościem na wózku, a dopiero prawdziwe zakończenie i prawdziwa walka z bossem nastąpi wtedy, kiedy faktycznie zjemy, czy tam zaaplikujemy sobie 3 fragmenty pępowiny, a podobno można znaleźć 4. No sorry, musiałem się posiłkować stroną dla gry Bloodborne. No i chyba wydaje mi się, że już niestety prawdziwe zakończenie nie jest osiągalne w moim przypadku, no ale zrobię wszystko, co jest możliwe, żeby jednak to osiągnąć. Uwaga, więc mamy tak. Opis samego przedmiotu. Przedmiot ten można użyć, aby otrzymać dostęp do ostatecznego zakończenia gry. W sumie pępowinę znaleźć można w 4 lokacjach, niemniej jednak skonsumować wystarczy 3 jej fragmenty. Aby zobaczyć finalne zakończenie, należy spożyć je przed walką z pierwszym tropicielem, Geramem. Czyli tamtym kolesiem na wózku właśnie. Odblokowuje to pojedynek przeciwko księżycowej obecności. Każdorazowe spożycie fragmentu pępowiny daje grającemu 3 punkty wglądu. I teraz gdzie można je znaleźć? Lokacja pierwsza. Po zlikwidowaniu mamki Mergo. Okej, mamy to. Nawet już zaaplikowałem sobie. Teraz drugie. I słuchajcie tego. Po zabiciu dziecka, które urodzi Ariana, znajdując się w kanałach grobowca Edona. Możesz ją też zabić w klinice Josefki, jeżeli tam ją wysłałeś. No, Arianna to niestety jest osoba, która już nie żyje. Więc nie miała nawet okazji zajść w ciążę. I tym bardziej nie miałem okazji zabić jej dziecka w kanałach. Więc to raczej odpadło, ale w starej opuszczonej kuźni jeszcze jest jeden fragment. Ale tam są drzwi zablokowane, cholera, no. Ale dobra. Punkt czwarty. Znajdziesz ją przy ciele Josefki, jeżeli wejdziesz do jej kliniki tajnym przejściem od zakazanego lasu po zlikwidowaniu Roma, tępego pająka. Josefka będzie wówczas na stole, narzekając na ogromny ból. Będzie w ciąży. Zabij ją i zabierz to, pod co po niej zostanie. No dobra, Josefka to jedyne miejsce, gdzie... Zresztą inaczej, Josefka to jedyna osoba, która nie zginęła na moich oczach, ale też z drugiej strony nie widziałem jej w klinice już. Ale też nie odkryłem jeszcze tajnego przejścia. Dobra, i próbujemy. Najpierw w starej opuszczonej kuźni. Gdzie jest, kurde, stara opuszczona kuźnia? No tu mamy zakazany las. A stara opuszczona kuźnia była chyba... Ej, z rewiru katedralnego chyba tam się można było udać. No ale kurde, to w takim wypadku czemu Arianna zostawiła mi swoją krew, a nie swoje dziecko? No nie, no dobra. To by akurat było zbyt hardkorowe. A poza tym nie chciałbym się bawić w niańkę. Nie, ale serio, jeżeli nie uda mi się uzyskać tych fragmentów pępowiny, to niestety będziemy się musieli, kochani, zadowolić tym zakończeniem bez zaaplikowanych 3 fragmentów pępowiny. No bo jest, chyba skopałem, wysyłając bestie tam, gdzie miałem wszystkie postacie. No, okej. A poza tym, gdzieś mi zniknął Alfred jeszcze. No, miał iść do zamku Caitlyn, ja w ogóle tam chyba... W ogóle byłem w zamku Caitlyn? Chyba nie. A nie wiem nawet, czy jemu się tam udało dostać. Kurde, no tutaj była Arianna właśnie. Już nie mam jej krwi, zaaplikowałem sobie gdzieś wcześniej, ale no, bez przesady, nie? Takie rzeczy. Tylko się zdenerwować można. Nie, dobra, to było tutaj po prawej. Jeżeli się nie mylę, oczywiście. A mogę się mylić, często to robię. No dobra. Czy tu będzie stara opuszczona kuźnia na pewno? Oj, oj, oj. Dobra, mega chybione to było. Ej, pociski mi się przydadzą. W sam raz 4 na uzupełnienie. Dobra, czy to jest stara opuszczona kuźnia? No to jest kuźnia kościoła uzdrowienia. Blisko. Ale jeszcze nie to. No ale dobra, przypominam sobie, że tutaj były wrota na samej górze. Ale tam było przy nich napisane blokada. Tak po prostu. No nie wiem, może wgląd, może o to chodziło. Ej dobra, komuś się spadło. Ale to w sumie mało ważne, czy im się spadło, czy nie. Dają tak mało tętniej, że to autentycznie nie jest ważne. Powymijajmy ich wszystkich. Najwyżej będą na mnie czekać, jak będę schodził na dół i wtedy sobie zginę. No ale 3000 tętni nie jestem w stanie poświęcić. Dobra, teraz tak. Ty najpierw. A teraz kolega po drugiej stronie. A, tutaj. Myślałem, że na wózku jeszcze jeden był.
Widocznie mi się przywidziało ostatnio. Choć nie, jest! Podjechał. No, ale zginąłeś, tak? No. Dobra. No i tu są wrota. Zamknięte, zablokowane. No blokada w dalszym ciągu. Kurde! Co tu zrobić? Nie daj się zwieść. No ale jak to? Czemu nie dać się zwieść? No dobra. Gdzie jest stara opuszczona kuźnia? Nie, to... No i właśnie to jest to. I to jest właśnie to niefortunnie umiejscowiony skok tam, gdzie jest sprint. Nie, ale dobra, po to 3000 się naprawdę nie będę cofał. Kurde, gdzie była stara opuszczona kuźnia? Yeah! Dobra, moment. Zastanówmy się, gdzie to mogło być? Skoro nie gdzieś tutaj... Ej, chyba, że stara opuszczona kuźnia to było tam, gdzie ja byłem, tylko że na dole, na przykład. No myślę intensywnie. Kurde. Nie, no chyba tam pójdziemy. Tylko tym razem na dół. No dobra, okej. Nie wracamy do Snu Tropiciela jednak. No choć w sumie kto wie, czy nie będę musiał. A, windy sobie nie przywołałem oczywiście. Klasyczna praktyka. Spoko. Nie, ale chyba jeżeli nie uda mi się tutaj jej znaleźć, to będę musiał znowu posiłkować się tą samą stroną, bo mam ją włączoną w telefonie i tam po prostu to zobaczę. Bo nie jestem sobie w stanie przypomnieć teraz. No patrzcie, jednak zdołał mnie postrzelić, no. Świnia. Nie lecimy po to 3000, lecimy prosto na dół. Dobra, tego jeszcze załatwię sobie. No, tak po prostu, dla sportu. No kuźnia kościoła uzdrowienia. No kuźnia się zgadza. Powinna być jeszcze stara i opuszczona. Czyli tu. Okej. Mniej więcej pamiętam, gdzie tutaj się trzeba było udać, żeby jednocześnie nie zginąć i dostać się tam na dół. Ej, czy tam nie były moje tętnienia przypadkiem? Nie, tam była jakaś po prostu plama krwi po kimś innym. A, no super, przelecieliśmy przez tą dechę. Ej, tam są wrota jakieś. Cholera, tam są jakieś wrota, jak mam tam przejść? No na pewno nie skokiem. Ej, no po tej belce. No, mógłbym próbować, gdyby nie to, że spadnę na pysk i się zabiję, jak spróbuję. Dobra, tutaj. Tylko powoli. Nie, serio, jak tam można... Ej, z tamtej dechy. A no, to jest do zrobienia. Tylko okej, w takim wypadku, jeżeli... A tutaj spróbujmy. O, prawie, piechol, prawie. Zrób krok do przodu. No, w sumie z tej wysokości już mógłbym, ale wolę tam. Ej, nawet niezłe przewroty ma piechol w tej grze. Ej, tu już jest otwarte i nie pamiętam, gdzie to prowadziło. Nie, ale serio, może faktycznie tam da się na pewno jakoś przeskoczyć. A tu jesteśmy, dobra. Wszędzie brak odpowiedzi. Ej, nie. A great night of celebrations. Celebrate good nights, come on! No, nie, dobra. Ale serio, nie liczyłem na odpowiedź. Wręcz liczyłem na brak odpowiedzi. Gdzie będzie w takim wypadku stara opuszczona kuźnia? No dobra, to są zwykłe pieski, no bez przesady. Ej, dobra, gdzie ja teraz jestem? Nie wiem. Ej, czy ja tu w ogóle byłem? Stop, czy ja... Nie no, musiałem tu być, okej, okay, ale... Czyż poszedłem do końca? No moment, tu można zejść na dół jeszcze. Tu też coś jest. A tak właściwie ktoś... A ty! Dobra, pamiętam. Ej, kurde! A co za świnia? I w ten sposób on to robi. Wyssał ze mnie wgląd. Właśnie wyssał jeden, drugi! Dwa nawet. O ty mendo, przebrzydła, gin. Gin za to, kurde, jeden cios tylko. Dobra, muszę teraz niestety użyć jednej wiedzy wielkiego.
żeby to naprawić. Nie, tutaj nie przejdę, prawda? Nie. Tutaj nawet zapukać nie mogę. To po co tutaj wszedłem? Po co on tutaj był? Po to, żeby ze mnie wyssać wgląd? Atak pchnięcia to sposób. Okej. Okay. Potężny wróg przed tobą. No dobra, z tym się nie zgodzę. Był na jeden cios dosłownie, tak samo jak wszyscy tutaj. I to się kierą w tej najbardziej podstawowej formie. A, moment, już pamiętam, to jest to miejsce, gdzieś tak ładnie zapętlałem. Zanim udało mi się znaleźć drogę. Aha, i znowu bym to zrobił. Dobra, jeden starszy martwy, drugi mi nie przeszkadza zupełnie. Ej, tutaj nikogo nie ma, po co machnęłem? A, i patrzcie, i wróciliśmy się zupełnie, nie wierzę. Totalne zapętlenie. Totalne. Nie, ale dobra, to skoro nie ma kuźni tutaj... Może też żyje chociaż? Coś? Nie. Kurde. No to będzie tam na górze pewnie. A kid, lecimy z powrotem. No tutaj z powrotem niestety nie wejdę. Będę musiał użyć mojego jakże odważnego znaku ucieczki. No cóż, no bywa. Dobra. Rup. Nie, mam wrażenie, że skopałem już tą grę. Znaczy w sensie to zakończenie, ostateczne. Ale to wiecie co, może na New Game Plus sobie to zrobię sam. A uderzymy do gościa na wózku i postaramy się to skończyć. No bo on wcale pewnie łatwy nie będzie. W obejściu. W sumie... Nie, inaczej. Jeszcze jest cień szansy, że to się może udać. No, jedną część pępowiny już mam. Jedno straciłem bezpowrotnie, bo Arianna nie żyje. No chyba, że faktycznie urodziła dziecko w kanałach. To tam też pójdziemy, ale póki co spróbuję dostać się do tamtych drzwi. Do tamtych wrót. No tylko teraz bardzo ostrożnie będę musiał skakać tutaj. No teraz tak, najpierw wypatrzyć drzwi jako nasz... jako nasze miejsce docelowe. Ej, też właśnie, tam na dole była bestia przecież. Była bestia jednorazowa tylko? Nie, dobrze, stąd z grubsza mogę zeskoczyć wszędzie. Ej, tu. No tak. Na te deseczki. Ale one są centralnie pode mną. No może się nie udać, kochani. Może się nie udać, ale wolę mieć pełne zdrowie do tego. No ale powolutku, piechol. Bardzo powolutku. Bardzo. O cholera. Nie, nie. Za daleko. Fuck. Jeszcze raz. Ale to jest do zrobienia chyba. Chyba. Mam nadzieję. Bo jeżeli nie, to będę tutaj biegał i biegał. Niczym kurczak pozbawiony głowy. Totalnie bez celu. Nie no, żartuję. Cel jest. Dobra, ale następnym razem jeszcze przywołam tą windę. No dobra. Hop. Dobra i nara. A wiesz co? Tylko dlatego, że masz te 4 pociski. Tylko dlatego giniesz. Więc następnym razem zaopatrz się w nóż, żeby miał pewność, że nie będziesz miał pocisków żadnych i wtedy... pozostaniesz przy życiu. Nie, ale byłby ja, jakby się okazało, że tam po prostu nie da się wskoczyć, ja tu próbuję jak krety. Ale w sumie też tak się może okazać. Dobra. Wszystkie źródła światła zapalone. Tętnienia są. No cholera jasna, no. Za daleko, a ja bym z innego miejsca spróbował tam przeskoczyć, tylko kurde z którego? Bo to bankowo są te deseczki, na które ja muszę spaść. Żeby w ogóle później myśleć o tym, żeby jakoś mi się udało. No ewentualnie... Kurde, dobra, spróbujmy tędy. Na te... No kurde! No! No oczywiście. Na sam dół. A czemu nie zatrzymać się gdzieś po drodze, prawda? A czemu nie? Lepiej spaść na pyski się zabić. Dobra, jeszcze raz, ale tym razem na pełnym bucie. Na pełnym.
Okej, okay, jeszcze raz, tylko tym razem lepiej. Ej, właśnie, tu, z przodu do przodu, tak? Ej, no, ej, aha, to by się mogło udać. Tylko moment, może najpierw... Ej, a gdzie są moje tętnienia? Ej, jawnie, no. Nie, nie, bo to jest aż tam. Dobra, zdrowie w pełni, latarnia zapalona. Okej, okay, tu gdzie są sznury? Op! Kurde, odbiłem się! Ale! Jest, jest! Zrób krok do przodu znowu. W sensie tam na dół. Op! No i jesteśmy. No dobrze, że otwarte, bo aby były zamknięte. Okej, okay. Gdzie jesteśmy? Wygląda na coś. Jest stara opuszczona kuźnia. Jest, czyli dobra, dokładnie. To, o czym Tomala wspominał. W komentarzach. A, Blood Moon! Okej. Okay. Opuszczony sen tropiciela. Tak to określiłeś w komentarzach. Taki opustoszały, wyludniony. Bezludny. No i faktycznie tak jest, dobra. Tylko nie ma tutaj przejścia dalej, tam gdzie teraz Geram siedzi. Sobie na wózeczku i czeka na mnie. Nie mam też... Ej, ale jest skrzyneczka, dzień dobry. Czapeczka lalki, ubiór lalki, rękawiczki lalki i spódniczka lalki. Przeczytajmy sobie jej opis tych rzeczy. A przy okazji sprawdźmy, czy... A mogę to ubrać, tylko jest mega turbo kiepskie. Wyrzucony ubiór lalki, prawdopodobnie zapasowy. Miłość do lalki widać w misternej robocie producenta i staranności, z jaką przechowywany był ten przedmiot. Zakrawa to na manię i przywołuje ciepłe uczucia. Oby niezbyt ciepłe. Bo przypominam, jak nam Geram kazał użyć tej lalki na początku. Kość starego tropiciela. Co to kurde jest? A mamy. Rytuał przyspieszenia chyba, tak? Wpływa na przetaczanie i szybkość kroków. Ej, za 5. Delikatny boost do prędkości, dobra. Jest i lalka. Cuda, lalka. Dobra. 1/3 pępowiny, raz jeszcze. Okej, okay. Pozostaje jeden fragment tylko. Tylko jeden fragment pępowiny. I mała ozdoba do włosów. Ej, czy ktoś nie chciał małej ozdoby do włosów przypadkiem? W ogóle gdzie to jest? To jest jako kluczowy przedmiot? Aha! Choć zgubił ją dawno temu, wciąż widać ślady troski, z jaką niegdyś była przechowywana ta stylowa ozdoba. Jej kolor wyróżniałby się najbardziej na siwych włosach. Czyli może lalce trzeba dać. Ona ma siwe włosy przecież, prawda? Ale dobra, mamy drugi kawałek pępowiny. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zażyć sobie. Choć w sumie nie, poczekajmy. To można mądrzej wykorzystać. Jeszcze zanim podejdę do lalki, a w sumie po co czekać? Porzucona lalka. No zaiste. Ej, ktoś tutaj zginąłeś? Moment za to... Ej, ktoś cię tutaj zabił? Nie, serio, czasami mam naprawdę problemy z, nawet z wyobrażeniem sobie sposobu, w jaki oni są w stanie zginąć tutaj. Nie, ale stop, to jest cały czas... Moment, to jest cały czas Yharnam przecież. Niby gdzieś głębiej. Okej, okay, dobra, niech wam będzie. Ale to jest cały czas Yharnam. Czyli co tu jest snem, a co jest ułudą? A to może właśnie, może Piecholowi się przyśniła stara opuszczona kuźnia i na podstawie tego stworzył sobie sen tropiciela pod siebie. Nie no dobra, co zrobić z lalką? No cuda, lalka. No i ludzie giną. Moment, co mogę zrobić? Czego mogę użyć? Może? Nie. To nie zadziałało. Co my tu jeszcze mamy? Ewentualnie mógłbym się jej przyjrzeć. Mogę spróbować ją zaatakować, ale to będzie głupie. Nie lubię atakować NPC-ków, a zwłaszcza porzuconych lalek. Kurde.
Ale dobra, jest typem powinna, no brakuje jednej. Arianna nie żyje, więc pozostaje Josefka tylko. Ostatnia deska ratunku. Ja dobra. No wiem, że czeka na mnie, wiem. O właśnie, przekaż małą ozdobę do włosów. No prezent, powiedziała, że mnie kochasz. A ja daję prezenty ludziom, którzy mnie kochają. A yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter. Could this be joy? Możliwe. Mam nadzieję, że nie spowodowana tą pochodnią, którą trzymam w twoim kroku. Kamienie łzy. Gammon awaits you. Go on. Dobra, ale coś jeszcze? Nie, tylko tyle. Farewell, good hunter. Dobra, co daje kamienie łez, czy tam łzy? Gdzie my to mamy w ogóle? Nie tutaj. Tutaj też nie. Może to jest coś magicznego. O, lśniący kamień ze srebrną łzą. Użyj, by zyskać krople kaka. Krwawy klejnot. A powiedzmy, że... A... Kit, chyba nie ma nikogo, kto potrzebuje kamienia łzy, prawda? Coś tam klejnął tu. Ani też nie znalazłem nikogo, kto by potrzebował wisiorka. Czy tam złotego naszyjnika, Amelie. Moment, Amelie? Ale tamto miała być Arianna, dobra. O, jeszcze przestraszyłem. Zresztą mam tu 10 buty. Tak, mam. Niewinne i słodkie, w odróżnieniu od właścicielki. No, zostawiła papcie po sobie, kurde, a nie ciążę. Jakby co? No dobra, to pozostaje Josefka. Albo potem udamy się jeszcze do kanałów, bo może faktycznie to dziecko tam jest gdzieś. No po kanałach zbyt długo nie biegałem, ale dobra kochani, serio, w tym miejscu ten odcinek muszę skończyć. Więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!